I witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pierwsza jazda Mazdą po ładowaniu akumulatora, po regeneracji akumulatora. W tym momencie 12,90, akumulator wsadziłem jakieś 10 minut temu. Ciekaw jestem, jak zachowa się inteligentne ładowanie teraz przy w pełni naładowanym akumulatorze. Pytanie, jakie jego zdrowie. No dobra, to najpierw start, test rozruchu. ...10,56. Na razie pełne ładowanie 14,38. Pytanie, kiedy battery management system się skapnie, że coś było robione z akumulatorem. No i zrobione 3 km spod domu i powiem wam, że praktycznie cały czas jest pełne ładowanie. Na momencik zrzucił na 13 coś, a tak to z powrotem podciągnął do 14,4. Czyli moim zdaniem battery management system jeszcze się nie skapnął, tak jak w Hondzie właśnie, że coś było robione z akumulatorem, a zapamiętał ostatni stan, że było słabo. Bo po takim ładowaniu, słuchajcie, on powinien momentalnie zrzucić. Na razie cały czas pełne ładowanie znowu. Teraz jadę z górki na odpuszczonym gazie, no to musi być pełne ładowanie. Ale tak czy siak póki co nie odcina. Teraz pod górkę dodaję gaz i nie odcina. No i jestem pod domem, tu na tej linii chyba znowu widzicie, nie wiem czy to kamera oddaje, lekki spadek na momencik, a tak to cały czas równa linia, około 14,43-14,48. W
garażu, jak wjechałem, czujnik zmroku włączył światła i od razu napięcie poszło w dół na 13,9 i teraz sobie podniósł na 14,04. Wyłączę światła. No jest 14,4. Włączam. 14,04. No ciekawa sprawa, zamiast podbić napięcie, jak są włączone światła, on odcina. A w Hondzie na odwrót. Także moim zdaniem musimy zrobić dokładnie to, co zrobiłem w Hondzie. Czyli teraz podładować z klemą na nadwoziu, żeby BMS widział, że coś się dzieje przez jakąś tam godzinkę, dwie, może więcej. Bo póki co chyba nie zauważył. Więc podłączamy Citeca. Teraz 13,23 po przyjeździe. Zobaczymy, z jakim prądem ruszy Citec. Citec rusza z pełną mocą. 4 amperki, 13,23 napięcia, czyli napięcia jeszcze nie podnosi. Czy on jest połączony? Muszę sprawdzić. Chyba nie. Raczej powinien już podnosić. Teraz połączony. No i nie podnosi napięcia póki co. Chyba bada, co tu się dzieje. Ale amperki lecą. Czyli takie jakby pełne ładowanie. Czyli duży prąd, a małe napięcie. No i aktualizacja 15:46. Mazda sobie tutaj stała na Citecu. Widzę 7 diod. Jak to wyglądało? Teraz napięcie podtrzymujące na 7 diodzie, prąd 0,1 ampera. Odpinamy wszystko i umieram z ciekawości, co zrobi teraz Battery Management System. Czy już widzi, że akumulator jest w pełni naładowany, czy nie? Jeśli zrzuci ładowanie od razu, no to będziemy już wiedzieć na 100%, że trzeba ładować na masie, czyli na karoserii lub na silniku, tak jak w Hondzie. No to co? Krótka przejażdżka. W tym momencie 13,2. Jeszcze napięcie po ładowaniu dość wysokie. Zrobimy start. ...11,02, bardzo wysokie. I w tej chwili 14,0, ale są włączone światła, bo czujnik zmroku. No i póki co cały czas pełne ładowanie, 14,49. No dziwna sprawa, powiem wam. Być może BMS dalej jeszcze nie zauważył. W jednym źródle wyczytałem, że BMS, żeby to wszystko ładnie skalkulował, musi mieć zamknięte auto, a Mazda stała w garażu niezamknięta. Może dlatego. Bo w tym momencie, słuchajcie, to już jest niemożliwe. W Hondzie po takim ładowaniu ledwie bym zapalił, nie wiem, 15 sekund i mam 12,2. A tu dalej pełne ładowanie. Czy może jednak ten akumulator jest dość słaby mimo wszystko i BMS to wyczuł. No i jestem pod domem. 14,45. Cały czas pełne ładowanie.
14:40 i pewnie znowu się włączą światła i obniży. Włączyły się światła i obniża. No to ciekawa sprawa, moi drodzy, czy akumulator jest w słabej kondycji? Wydaje mi się, że nie po takim ładowaniu. Raczej BMS dalej się nie skapnął, że akumulator wrócił do normy. Może rzeczywiście auto musi być zamknięte i po iluś tam godzinach dojdzie do siebie. Dzięki, trzymajcie się.